Biden zdradził datę końca terroru. Jest wyrok sądu w sprawie Kaczyńskiego. Pierwsze efekty podatku cukrowego. A na koniec zobaczymy, jakie są różnice temperatur w naszym kraju. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie, nie przynudzajmy, zostawiajmy łapki w górę i lecimy od razu z pierwszym tematem. Operation Vaccination. A huge task unparalleled in history, and the challenges involved are massive. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że do końca lipca antidotum przeciw wiadomo czemu będzie dostępne dla wszystkich Amerykanów. Dodał, że powrót do normalności powinien nastąpić jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Do końca lipca będziemy mieli ponad 600 milionów dawek, co wystarczy do zaantidotumowania każdego Amerykanina, ocenił amerykański prezydent. Przyznał jednocześnie, że proces podawania dawek może potrwać dłużej. Liczba ludności Stanów Zjednoczonych wynosi niecałe 331,5 miliona, obecnie jednak antidotumami nie są objęte dzieci. Prezydent wypowiadał się m.in. na ten temat podczas spotkania z wyborcami w ratuszu w stanie Wisconsin. Wydarzenie organizowała stacja CNN. Przewidując powrót do normalności dopiero przed świętami Bożego Narodzenia, Biden wyjaśnił, że nie chce podsycać nadziei, kiedy nie można być jeszcze pewnym, jak będzie przebiegała dystrybucja antidotum. W ostatnich dniach proces zakłóciły przecież śnieżyce. Silne burze śnieżne w tym tygodniu spowolniły antidotumowania w całym kraju. W Stanach od Colorado do Georgii odnotowano opóźnienia w dostawach lub przełożono terminy antidotum z powodu mroźnych i niebezpiecznych warunków pogodowych, podkreśla CNN. Prezydent odniósł się również do ogólnokrajowej debaty dotyczącej najbezpieczniejszego sposobu ponownego otwarcia szkół. Podkreślił, że nauczyciele powinni zostać umieszczeni wyżej na liście osób, które kwalifikują się do zaantidotumowania. Według CNN tempo antidotumowania z każdym tygodniem rośnie, odkąd Biden zasiadł w Białym Domu. Osiągnął swój cel 1,5 miliona zastrzyków dziennie, zaledwie w około 3 tygodnie po objęciu urzędu, ale były też niedociągnięcia. Władze większości stanów zwracały uwagę, że podaż preparatu jest kluczem, a braki hamują tempo antidotumowania. Amerykańskie media podnoszą też problem związany z nowym antidotum firmy Johnson & Johnson. Podkreślają, że nawet jeśli zostanie rychło zatwierdzone przez Federalny Urząd do Spraw Żywności i Leków, FDA, proces jej wprowadzenia będzie wolniejszy niż wynikało z początkowych oczekiwań. Tymczasem niektóre rejony kraju notują nierównomierny podział antidotum wśród mieszkańców. Dotyka to zwłaszcza mniejszości rasowe i ludzi o niskich dochodach. Władze Nowego Jorku zapowiedziały kontynuowanie wysiłków w celu zwalczania dysproporcji. Zeznania w tej sprawie złożył w środę przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA wicedyrektor do spraw operacyjnych połączonych szefów sztabów generał Jeff Talafiero. Podkreślał, że antidotum jest bezpieczne dla żołnierzy. Nasze doświadczenie odzwierciedla wstępne dane, które obserwujemy także w przypadku innych społeczności. W istocie wgłębiamy się w to i podczas gdy poznajemy więcej antidotum, wciąż gromadzimy więcej danych, wyjaśnił Taliaferro. Według niego prawie milion osób w Departamencie, Ministerstwie Obrony otrzymało jedną lub dwie dawki antidotum. Z kolei według Roberta Salaseza, pełniącego obowiązki asystenta szefa Pentagonu do spraw obrony wewnętrznej i bezpieczeństwa globalnego, tylko 147 tysięcy osób personelu sił zbrojnych zostało w pełni zaantidotumowanych. Zgodnie z planami sił zbrojnych, większość żołnierzy ma zostać objętych antidotum przeciwko wiadomo czemu do końca sierpnia. W wojsku stosowane są antidotum producentów Pfizer Incorporated i Moderna. Przedstawiciele Pentagonu uzasadniali na Kapitolu, że antidotumowania są dobrowolne dla członków służby, ponieważ Federalny Urząd do Spraw Żywności i Leków zatwierdził na razie preparaty Pfizera oraz Moderny tylko dla awaryjnego użycia. Jeśli firmy otrzymają pełną zgodę, antidotum staną się w wojsku obowiązkowe. Są prawne ograniczenia co do obowiązkowego podawania antidotum naszym żołnierzom i naszym rodzinom, dlatego jest to teraz dobrowolne, mówił dziennikarzom rzecznik Departamentu Obrony John Kirby w siedzibie Pentagonu. Akcentował, że szef resortu obrony Lloyd Austin otrzymał już obie dawki antidotum i martwi go, dodał, że nie wszyscy chcą się antidotumować. Przyjął antidotum, ponieważ wierzy, że było to właściwe dla niego, dla jego zdrowia, dla jego rodziny i zdolności do wykonywania pracy. Zdaje sobie sprawę, że jest to osobista decyzja, którą musi każdy podjąć, zaznaczył w zeszłym tygodniu cytowany przez CNN Kirby podczas konferencji prasowej. Tymczasem Uniwersytet Hopkinsa w Baltimore poinformował w środę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 1700
756 ofiar, a obecność nowych potwierdzono u 62 400 osób. And mobilized all forces to focus on a new goal. No ciekawe, czy tak na pewno jest taka szansa na to, że terror zakończy się przed świętami, kiedy problemów dotyczących antidotum jest coraz więcej. Już nie tylko chodzi o ograniczone dostawy, ale również i o to, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą, czyli właśnie o lęk, nawet wśród żołnierzy, którzy nie chcą robić za króliki doświadczalnej, dopóki nie będzie pewne, że skutki uboczne u nich nie wystąpią, a jeśli już będzie takie ryzyko, to przynajmniej będą odporni na tę chorobę, a nie tylko na jedną z jej licznych odmian. No i właśnie. To jest kolejny element, o którym właśnie nawet Biden nie wspomina i zdaje się, że zapominają o nim wszyscy politycy, którzy tak bardzo uzależniają rozluźnianie swoich obostrzeń, otwieranie gospodarki od tego, czy antidotum będzie, czy też nie. Kiedy ta choroba przecież mutuje praktycznie z miesiąca na miesiąc. Co chwilę dowiadujemy się o jakichś kolejnych wariantach, które są silniejsze, bardziej zaraźliwe oraz odporne na wiadomo co. A w każdym przypadku, w jakim antidotum jest nieskuteczne w 100% i tylko podgryza wirusa, uczy go jak przechodzić przez kolejne furtki. Także cóż, z całą pewnością tuż po trzeciej fali będzie fala rozluźnień, bo z pewnością wszyscy pamiętacie, jak wyglądało życie nawet w Polsce jeszcze w zeszłe wakacje. No wirusa nie było. Nawet premier o tym mówił. Dzieci zapierdala za miskę ryżu, jak było przez ataki po II wojnie światowej. Ops, nie ten fragment. Chodziło o ten. Zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić. Prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie. Prawda, ile się trzeba cenić, czy jak tak, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Znowu zły fragment. Dobra, na pewno wiecie, o jaki fragment chodzi. No i rzeczywiście restrykcje nie obowiązywały praktycznie każdego. Poza tym, że po wejściu do sklepu należało nałożyć maseczkę. Ale to też nie było jakoś tam ściśle respektowane. To wszystko żyło się bez żadnych przeszkód. I restauracje, i kluby, i kasyna, i kościoły. Chociaż w dwóch ostatnich przypadkach to do tej pory wirusa nie ma. Ale jak już tylko wakacje miną i znowu zacznie się robić coraz zimniej, to niestety, ale należy przygotować się na kolejne zamknięcie. Chyba, że Biden faktycznie wie, o czym mówi, a jak tu nie wierzyć takiemu dżentelmenowi? And Joe, who knows her, leaned forward and whispered some encouragement, telling her that she was doing great, that she looked wonderful. No, także tego. Następny temat. Na obywateli odpowiedzialności za swoje błędy. W szczególności państwo zobowiązane jest do ochrony praw, które samo nam przyznało. Politycy PiS w czasie wiadomo czego w kwietniu 2020 zjawili się na Wawelu w rocznicę smoleńską, choć obowiązywał zakaz zgromadzeń. Zdaniem sądu nie złamali oni jednak prawa, między innymi dlatego, że zakazy są niekonstytucyjne i z tego samego powodu nie powinno się na przykład ścigać uczestników demonstracji strajku kobiet, pisze Gazeta Wyborcza. Sąd wydał postanowienie rozpatrując zażalenie ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych na odmowę śledztwa w sprawie obecności grupy polityków PiS na Wawelu w połowie kwietnia 2020. Pojawili się tam wtedy m.in. Ryszard Terlecki, Beata Szydło, Jadwiga Emilewicz, Andrzej Adamczyk czy prezydencki minister Wojciech Kolarski. Przedstawiciele OMZRiK wskazywali wówczas na możliwość złamania zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń, a także spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Podkreślili, że politycy nie zachowywali między sobą dystansu i nie mieli maseczek. Prokuratura odmówiła dwukrotnie śledztwa, twierdząc, że zawiadomienie opiera się wyłącznie na doniesieniach medialnych po tym, że politycy wykonywali swoje obowiązki zawodowe. Sąd podtrzymał decyzję śledczych, wskazał, że limity osób nie zostały przekroczone. Również dodał, że uczestnicy uroczystości byli tylko przez chwilę w grupach, potem rozmawiali na zewnątrz. Sąd uznał też, że przepisy wprowadzające obostrzenia były niezgodne z konstytucją. Rozporządzenia wprowadzane 30 marca i 10 kwietnia 2020, jak i kilka kolejnych, niezależnie od oceny ich zasadności, łamały zasadę wyrażoną w artykule 31 ust. 3 Konstytucji i jako takie nie mogły i nie mogą stanowić podstawy przypisania odpowiedzialności karnej, oceniła sędzia Joanna Makarska. Każde prawo, które organa państwa publikują i uchwalają.
No i widzicie, wiecie, nie można oczekiwać od sądu innego wyroku niż podobnego do tych, jakie wydawane są obecnie względem przedsiębiorców, bo byłaby to zwykła hipokryzja. Jeśli obostrzenia są niekonstytucyjne, to żaden sąd nie powinien klepać sankcji z tym związanych i to niezależnie od tego, kogo miałyby one dotyczyć. Te ewentualne kary, sankcje. Problem natomiast jest w tym przypadku taki, że jeśli politycy takie restrykcje na nas nakładają, to sami powinni świecić tu przykładem, a nie wykorzystywać tą sytuację i korzystać samemu z kruczków prawnych, kiedy to samo, za to samo straszą nas z każdej strony. To jest szczyt hipokryzji. Wiadomo, nikt tutaj do dymisji się nie poda, ale przynajmniej jakieś publiczne przeprosiny by były na miejscu. Wypadałoby jakkolwiek na to zareagować, wreszcie zacząć świecić tym przykładem. Przecież w TVP co ruszczo atakuje się przedsiębiorców otwierających swoje firmy, żeby w ogóle przeżyć. Czy też teraz coraz bardziej popularni stają się turyści w Zakopanem, którzy zwyczajnie chcą się wreszcie pobawić po tylu miesiącach rozrywkowego niebytu. Ale politycy? Ci przynajmniej powinni zachować jakąś klasę. Ale czego tu oczekiwać? Nie możemy tych oczekiwań mieć zbyt wygórowanych, kiedy ich elektoratu to i tak nic nie obchodzi. Zatem może też i nas niech dłużej to nie zajmuje, po prostu z tym niesmakiem przejdźmy już do kolejnego tematu, który no niestety, ale ten niesmak tylko nam wzmocni. W tym roku dostaniemy po kieszeniach, czekają nas podwyżki. Zapłacimy więcej m.in. za energię elektryczną oraz niektóre napoje. Po wejściu w życie opłaty cukrowej w styczniu 2021 ceny napojów bezalkoholowych poszybowały w górę. Średnio kilkanaście procent wynika z danych CMR. Spadła za to o 16% ich średnia sprzedaż. Opłata cukrowa od napojów słodzonych obowiązująca od 1 stycznia spoczywa na producentach i importerach. Podzielona jest na część stałą i zmienną. Część stała to 50 groszy na litr napoju z cukrem i lub słodzikiem, dodatek 10 groszy za litr napoju z zawartością kofeiny i lub tauryny. Część zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej jego zawartości 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Wyznaczony został górny limit opłaty, który wynosi złoty 20 zł za litr napoju, czytamy. CMR wskazało, że pełna opłata nie dotyczy napojów z zawartością soków owocowo-warzywnych, minimum 20% w składzie. Opłacie nie podlegają również napoje z dominującą zawartością mleka, np. kawy mrożone. Wyłączone z podatku są również napoje węglowodanowo-elektrolitowe, np. izotoniki. Według danych CMR, w pierwszych 5 tygodniach 2021 obowiązywania tego podatku cukrowego w małoformatowych sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy nastąpił spadek sprzedaży napojów bezalkoholowych o 16%, a liczby transakcji o 25% w porównaniu do analogicznego okresu z 2020. Trzeba mieć na uwadze, że oprócz opłaty cukrowej na ujemne dynamiki oddziaływują również restrykcje związane z wiadomo czym. Spadkiem sprzedaży najbardziej dotknięci zostali producenci napojów gazowych, energetyków herbat mrożonych czy wód smakowych, wskazała Julia Kijo z CMR. Jak zaznaczyła, skromniejszy wzrost cen odnotowała kategoria herbat mrożonych, minus 4% w porównaniu do pierwszych tygodni zeszłego roku. Jednak analiza całego roku 2020 pokazuje, że średnia cena tego produktu spadała i w końcówce roku była średnio niższa o 5% w porównaniu z 2019. Herbaty mrożone zaliczyły za to solidny spadek sprzedaży i liczba transakcji odpowiednio o minus 19% i minus 27%. Z analizy CMR wynika, że wody smakowe są kolejną po napojach gazowanych kategorią, która odnotowała wysoki wzrost cen po objęciu opłatą cukrową. W 2021 ich poziom był o prawie 15% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podobnie jak w przypadku herbat mrożonych, wody smakowe są coraz rzadziej wybierane przez klientów. Spadek sprzedaży wyniósł 20% rok do roku, czytamy. CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych, więc nie ma tutaj mowy o żadnym fałszerstwie. To tak naprawdę jest obciążeniem naszego portfela. Dla przykładu, duża butelka Coca-Coli jeszcze w grudniu kosztowała średnio 4,35 zł. Jedno, co należy przyznać szanownemu panu Morawieckiemu, prezesowi Rady Ministrów i jaśnie nam panującego rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, ludzie faktycznie przestali w takich ilościach kupować słodzone napoje gazowane, co widać jednoznacznie w statystykach, czyli taki trend ma jednak szansę się utrzymać? Czy raczej producenci wykryją wreszcie luki i będą albo obchodzili podatek w jakiś tam kruczkowaty sposób,
albo zwyczajnie my będziemy się coraz bardziej podtruwać, pijąc napoje już nie słodzone cukrem, ale czymś, co ten cukier ma imitować. Ciężko powiedzieć, ale producenci napojów, tacy jak Coca-Cola czy Pepsi, są tak potężnymi graczami na rynku światowym, że nie dadzą sobie tak po prostu w kaszę dmuchać i z pewnością coś będą musieli wymyślić. Co ciekawe, ilość sprzedaży spadła, ale kwota uzyskana w transakcjach, ogólny przychód, został na niemal tej samej stopie. A co za tym idzie, udało się nie tylko zmusić Polaków do spożywania niższej ilości takich napojów, ale także do zapłacenia odpowiedniego haraczu. Brawo, panie Morawiecki. Brawo. Ta różnica w sprzedaży kojarzy się bez wątpienia chociażby z takimi różnicami temperatur pomiędzy wschodem a zachodem naszego kraju. Tak, tak? Dobrze kombinujecie. Czas na newsy pogodowe. Informacje pogodowe, Waldemar Dolecki, dzień dobry. Wieczorem i w nocy ze środy na czwartek w Polsce utrzymała się duża różnica temperatur. Na zachodzie było dość ciepło, nawet około stopnia na plusie. Z kolei na Suwalszczyźnie mróz mocno dał się we znaki. Termometry pokazały tam nawet minus 20 stopni. Wieczorem poza obszarem północno-wschodnim nadal padało, ale od północy opady powoli słabły i zanikały. Najwięcej opadów było początkowo w centrum, a po północy padało może już tylko w południowo-wschodniej Polsce. Ale jak ostrzegają synoptycy, opady mogą w nocy pojawić się również na zachodzie. Spadnie też śnieg w najbliższych dniach, zwłaszcza w obszarach podgórskich. Śnieg będzie padał. Prognozujemy, że w nocy w tych obszarach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 10 cm, powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Na pozostałym obszarze kraju przyrost pokrywy śnieżnej nie będzie znaczący, dodał, i spadnie tam od 1 do 3 cm świeżego śniegu. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się również opady marznące. Przed takim zjawiskiem pogodowym ostrzegają synoptycy mieszkańców środkowej części kraju, ziemi łódzkiej, wschodniej, wielkopolskiej i południowo oraz południowo-wschodniej Polski. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal mroźnie będzie na Podlasiu. Temperatura na Suwalszczyźnie obniży się nawet do minus 20 stopni Celsjusza, poinformował synoptyk. Na zachodzie będzie za to dużo cieplej, bo temperatura będzie wahać się od około stopnia na plusie. Różnica temperatur między północnym wschodem a zachodem Polski wzrośnie zatem do 20 stopni, podkreślił ekspert IMGW. Miejscami mogą występować również mgły, które mogą też ograniczać widoczność. Z tym ciepłem szli, każdy dzień coraz cieplejszy. To są jakieś mgły, które nie ograniczają widoczności? Nie wiem, a jaką wy zimę wolicie? Taką mroźną i śnieżną, czy powyżej zera i kiedyś sucho? No i oczywiście, czy udało wam się wstrzelić w ten odpowiedni region kraju, który zapewnia wam idealne warunki do przetrwania zimy, właśnie tak, jak sobie to wymarzyliście. Ten rok i tak jest właściwie niezbyt kolorowy, jeśli chodzi o jakiekolwiek formy aktywności fizycznej na zewnątrz. Już niedługo to nawet na narty nie będziemy mogli sobie pojechać, bo rząd już teraz zapowiada zaostrzanie przepisów, więc ten śnieg wcale tak wielkiej różnicy nie robi. Na święta i tak go nie było, więc tej magii świąt i tak były nić. Chociaż u mnie to choinka do tej pory stoi. Okej, podyskutujmy sobie o tej pogodzie w komentarzach, a teraz lecimy do drętwego suchara. Podchodzi facet do kobitki na przystanku autobusowym. Przepraszam, która godzina, bo mi stanął? Tego suchara mamy od Benego 11, za co serdecznie szacun. No i oczywiście otrzymujesz złotego autobusa. A jeśli i ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. A tymczasem na koniec tylko nowym widzom przypomnę, że nowe materiały na tym kanale pojawiają się codziennie o godzinie 6.30 i 18.00. No i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy punktualnie o tych godzinach są. Team 6.30, Team 18.00. No, jesteście wspaniali, naprawdę. Dziękuję wam bardzo za to wszystko. A teraz poleci oczywiście muzyka od jednego z was, do której link jest standardowo w ostatniej linii opisu. Trzymajcie się cieplutko, no i heja. A ten pan obdarty to żebrak miejscowy, nie